Witajcie. Dzisiaj mamy takiego pacjenta. Stefku w szorcie zapowiadany. Dokładamy mu dzisiaj to. Być może jeszcze dołożę przełącznik i wymienię diody, jak się okaże, ale to zobaczymy. Więc co? Rozkręcamy i za chwilę się widzimy. Tu mamy taki jeszcze układ. Kiedyś dołożyłem na znanym układzie scalonym, czyli 555. Niestety dosyć często uległo uszkodzeniu, jak przekroczy 15 V. Nie wiem, co się dzieje i automatyka przestaje świrować, więc stwierdziłem, że wsadzę regulator fazowy tutaj na przodzie i zakończymy ten temat, a to wywalę w diabły. Albo zostawię, jeszcze zobaczę. Więc bierzemy się za robotę. Niestety, stało się to, co najgorsze. Podłączony ten, chwilę pochodził, nawet nie zdążyłem tego nagrać, jak miernik się zadymił. Nie wiem, o co mu poszło. Wszystko dobrze było podpięte. Zobaczcie, włączam zasilanie. Pytanie, czy jeszcze trafo chodzi? Czy bezpiecznika nie spaliło? Ha, ha, ha. To też jest dobre. Zero reakcji. Więc czekam teraz, muszę zamówić miernik, jak nie mam. A jak mam wymienić, więc poczekamy trochę.